na co dzień uczą się lub pracują, mają rodzinę oraz wiele obowiązków, w tym całym natłoku zajęć znajdują jednak czas na treningi, bo łączy ich pasja, którą jest piłka nożna oraz miłość do klubu, czyli Unii Strzybnica. Tyle lat w klubie, praktycznie od tak jak mówię, od 30 lat z moimi przerwami, także UKS Unia Strzybnica. W sercu chyba już koniec będzie tej kariery. Tak. Obecnie klub walczy w klasie A o awans do wyższej ligi, jednak historia tego klubu sięga prawie wieku. Dokładnie w 1924 roku powołano do życia amatorski klub sportowy. W przeszłości grano tutaj nie tylko w piłkę nożną, ale także w hokej, szachy lub tenis stołowy. Działalność klubu na moment przerwała II wojna światowa. Po jej zakończeniu miłośnicy sportu ponownie spotkali się na boisku i od tego czasu to właśnie piłka nożna jest w Strzybnicy najważniejsza. Z tego co doczytałem się w archiwach klubowych, na mecze jeżdżono furmankami albo koleją, co myślę w dzisiejszych czasach jest nie do pomyślenia. Nie wyobrażam sobie naszych zawodników jadących na mecz furmanką, ale takie były czasy. W ciągu 95 lat klub miał aż 11 nazw. Piłkarze grali na trzech boiskach i w wielu ligach na różnych poziomach. Dziś historię wspominają najstarsi kibice, którzy wspierają swój klub w każdym sezonie. Jak spadli, grali w B, nie? To gdzieśmy chodzili? Się śmieli, to B klasa tam, no ale to grali, nie? Teraz awansują, teraz mają szansę awansować dalej. Będziemy dalej kibicować. No. To od bajtla mi chodzili na mecze, nie? Bo przeważnie Strzybnica gra w A klasie, no o trzecią ligę, zrobili trzecią ligę, ale to tylko grali dwa sezony, nie? Najtrudniejszym momentem w ostatnich latach było rozwiązanie klubu w 2011 roku. Kibice oraz piłkarze żyli jednak bez sportu tylko jeden sezon. Z inicjatywy mieszkańców po raz kolejny wznowiono działalność i nadano klubowi nazwę Unia. Tutaj są ludzie z pasją oraz świetna atmosfera, która sprawia, że w Strzybnicy chce się grać w piłkę nożną. Mówią zgodnie zarówno obecni, jak i byli zawodnicy. Wszyscy na przestrzeni lat pochodzimy z okolicy, tak? Znaliśmy się nie tylko z boiska, nie tylko z klubu, ale ze szkoły, z przedszkola niektórzy, tak, a niektórzy później z pracy. Przede wszystkim nie grało się dla pieniędzy, grało się dla przyjemności i to właśnie to jednoczyło. A teraz się trochę czasy zmieniły, że wszyscy patrzą, żeby zarobić, a to wtedy była czysta przyjemność gra. No. Wspomnienia są zawsze bardzo miłe, nie? Bo się człowiek był młody, no graliśmy, bo nie za drużyna była tutaj, żeśmy się zebrali, no i... Z Radziąkowy żeśmy grali o wejście do trzeciej ligi. Zacząłem, można powiedzieć, jak ten klub zaczynał swoją przygodę w B-klasie. Przyszedłem jako nowy zawodnik, nawet nie wiedząc, co tutaj w tym klubie mnie tak naprawdę czeka. Bardzo fajne momenty w sumie przeżywam w tym klubie, bo zrobiliśmy awans z B-klasy do A. Obecnie Unia zajmuje drugie miejsce w swojej lidze. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. Nad trzecią w tabeli Olimpią Borszowice UKS ma przewagę 4 punktów, więc wszystko wskazuje na to, że klub ze Strzybnicy wywalczy w czerwcu upragniony awans do okręgówki. No tak sobie założyliśmy, żeby do tego takiego rozwoju organizacyjnego dołożyć też rozwój sportowy, czyli żeby był awans i nie ukrywaliśmy, że taki był cel, że o ten awans walczymy. Czy się uda? No nie wiemy, jeszcze zostały dwie kolejki. Ale taki był cel i do tego zmierzamy. Jubileusz klubu ze Strzybnicy świętowano przez 2 dni. Były turnieje piłkarskie oraz mecz ligowy, a także koncerty i dobra zabawa. Jest to idealne takie miejsce dla realizacji różnych pasji sportowych, ale nie tylko. Minęło 95 lat od powstania, a to oznacza, że klub już może przygotowywać się do swojego stulecia.